Panie senatorze, rząd dostrzegł, zresztą nie od dzisiaj, potrzeby związane z renowacją zabytków, z tą bardzo starą substancją zabytkową. Są kolejne ogromne pieniądze przeznaczone przez polski rząd na to, żeby zabytki odnawiać, zabezpieczać, odbudowywać. Tak, kilka dni temu został rozstrzygnięty nabór w ramach Polskiego Ładu na zabytki, na remonty tych zabytków. W skali kraju to jest 2,5 miliarda złotych zostało przeznaczonych na blisko 4700 zabytków. Są to zarówno kościoły, dworki, kamienice, pałace. Te wszystkie obiekty, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Pieniądze trafiły prawie do wszystkich gmin, do wszystkich powiatów, bo takie było założenie, aby właśnie te środki na dół trafiły, często do tych obiektów, które przez lata nie mogły dostać wsparcia. Ci, którzy nie otrzymali, bo oczywiście nie wszyscy otrzymali, będzie nabór uzupełniający, jeszcze jest 800 milionów do rozdysponowania. Myślę, że już niedługo będzie ogłoszone szczegóły tego naboru uzupełniającego. Panie senatorze, dlaczego tak bardzo leży rządzącym na sercu właśnie dbałość o zabytki i z roku na rok tych pieniędzy na zabytki jest więcej? Dotychczas takim głównym źródłem finansowania zabytków to było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w tym roku rekordowa kwota była 200 milionów złotych, ale mówiąc szczerze, widzimy, że to jest kropla w morzu potrzeb, bo beneficjentów jest coraz więcej i potrzeb jest coraz więcej i stąd powstał taki pomysł, aby jeden z naborów na Polski Ład to był nabór na obiekty zabytkowe, no bo to jest ochronienie naszego dziedzictwa kulturowego, to jest zostawienie tego pięknego dziedzictwa, które myśmy otrzymali kolejnym pokoleniom, a niestety no wszystko się starzeje, wszystko gdzieś ząb czasu kruszy te piękne tynki, te malowidła i chodzi o to, aby to ratować dla nas i ratować dla następnych pokoleń. Także tutaj w powiecie kamiennogórskim wiele zabytków otrzymało wsparcie zarówno sakralnych, jak i nie tylko. Dostało Muzeum Tkactwa na remont budynku, w którym się znajduje, ale także liczne kościoły w Lubawce czy w Kamiennej Górze.